Szczęść Boże, moi drodzy. Jesteśmy na w parku, który nazywa się Dżungla. Nie wiem, co końca się tak nazywa, ale ogólnie... Ale jest dżunglowy, nie jest samowicie. Jest dżunglowy, jest tutaj sporo też dzikich zwierząt, tutaj żyje, chociaż małp nie widzieliśmy, leniwców nie widzieliśmy, ale tutaj są... Widzieliśmy ptaki różne. Tak, nie widzieliśmy dużo różnych ptaków, a robimy w tym filmie dlatego, że jesteśmy tutaj na punkcie widokowym i chcę wam pokazać panoramę tego miasta. Ja nawet nie wiedziałem, że aż tu jest aż tyle drapaczy chmur. Ja wiedziałem, że jest ich dużo, ale dopiero z tego miejsca, z tej perspektywy widać, jak bardzo dużo ich jest bardzo dużo. Po prostu to wygląda tak, jakby były same. W Warszawie jest po prostu maluteńko, sprawdzanie z tym, co za chwilę zobaczycie. Tak, nie myślę, że Ameryka Łacińska to jest sama bieda. Nie, tu się łączy to wszystko. Bieda z ogromnym bogactwem. Jest tego całe mnóstwo. Jak widzicie, jest tego bardzo dużo. Jest to sporo potężnych, wielkich budynków. I jest naprawdę dobrze. I chcieliśmy to skromnie wam pokazać, żebyście też zobaczyli, jak to pięknie wygląda, jak warto przyjechać do Panamy, wyłożyć swoje pieniądze, pomodlić się w tym miejscu. W tym miejscu. Wczoraj byliśmy piękne sanktuarium Czarnego Jezusa. Tak, w ogóle niesamowite. Taki czarny Jezus dźwigający krzyż. Samo to miejsce, jego taka atmosfera, coś, taka świętość wyczuwalna, powiedzmy. Myślę, że to była taka, co było tam na Karaibach. To było takie wyczuwalne, że to miejsce jest poświęcone właśnie cierpieniem tych ludzi, którzy tam żyją bardzo biednie nad tym Morzem Karaibskim. Jedna z naszych koleżanek była właśnie. Tam była na dniach w diecezjach i mówiła, że ludzie gotowali wodę na palenisku, że nie było kuchenek, tylko było ognisko i ona poparzyła sobie trzy palce. W ogóle też jako świadectwo możemy wam powiedzieć, że pomodliliśmy się, Michał się pomodlił tak nawet krótko do Pana Jezusa, żeby te palce tej dziewczyny zostały uzdrowione i następnego dnia ją spotkaliśmy, ona nam bardzo dziękowała, powiedziała, że od momentu tej modlitwy, że te palce zaczęły się goić, a przez te wszystkie dni to były palce, była miała poparzenie drugiego stopnia od tego ogniska. Przez te wszystkie dni, to już chyba z tydzień temu sobie poważyła, mówiła, że było coraz gorzej i gorzej. Jeździła codziennie do szpitala zmieniać opatrunki, a od tej modlitwy zaczęły się palce goić i w tej chwili już jest bardzo dobrze. O Jezusu, Jezus jest Bogiem działającym cuda, który przemienia, który uzdrawia. Ja wam życzę tego, żebyśmy byli krzyżej, żebyśmy szli wąską drogą do nieba. Nie ma innej drogi do tego nieba, po tym życiu jak sam Jezus. A Jezus jest Bogiem radykalnym, wymagającym, ale też nieskończenie kochającym. I życzę wam radykalności i gorliwości podążaniem za Jezusem. Amen. Amen. Cześć. Cześć.